Dzień dobry Państwu. 26 marca 2024. Mamy wtorek. I właśnie odebrałam Władka z przedszkola, nieco wcześniej niż zwykle, ale to dlatego, że Władek ma sprawy z tatą do załatwienia, jakieś samochodowe. Prawda, Władziu? Więc jadę go zawieźć tacie. Jadę sobie do sklepu na chwilę. Odbiorę dziewczyny. A potem to już wiecie. Ogień basenowy. Może jak będzie jakiś tam, to kupisz? Co takiego ci kupić? Dzień dobry. Będzie kiszka. Ładzie, co się mówi? Cześć. Drodzy Państwo, jesteśmy w domu po obiedzie. Państwo się tutaj uczą. Jak po obiedzie? No po rosole, to chyba po obiedzie, czy nie? No tak. Czy jesteś po obiedzie, czy ci mało? Po rosole jestem. Jezu, co za rodzinka. No, jak wczoraj w obiad, przedwczoraj z mięsa, z ziemniaków, to wydziwiane było. Nie było. Ja no u ciebie nie. Ty jesteś zuch, ale reszta to... To wiesz. No, Matylda poszła na basen, a ty zaraz idziesz. Gdzie jest twój czepek, właśnie powiedz, bo nie mogę znaleźć. Na baseniku został może? Nie, raczej nie, bo przynosiłam czepek, ale nie wiem, może Matylda zawinęła przez przypadek. Jejku. Dobra, wzięłam inny, nie pękaj. No, nie mam lecie. To jak Władysław już nie wychodzi, to idę tam Moskwicza schować. Ty, gościu, chyba do garażu go miałeś, nie? Zaprowadzić. Nie chcesz iść jeszcze na dwór na chwilę? No. Chodź, ciepło. Robotę i sobie później a później jeszcze będziemy tu siedzieć z Matyldą się uczyć, to będziesz sobie rysował. Chodź, nie chowaj tego. Potem. Dobrze. No. A czy on jest materiałowy? Nie jest. Jest cały różowiutki. Tylko tamten musimy znaleźć. Nie wiem, co się z nim stało. Może Matylda przez przypadek włożyła do torby, czy co? Nie wiem. Okularki mi zginęły. Czepek mi zginął. Nie zginęły. Okularki się znalazły w końcu, nie? No nie. Dobra. Znajdzie się, nie martw się. No więc wyruszamy na basen. Dobra, zostawiamy kita. Tak, tu. O, się tutaj da radę. Chodź. Świeci tak słońce, że normalnie w szoku jestem. No i skoro tak świeci, jest ciepło, to idziemy na piechotę, nie? Bez jaj. Matylda właśnie skończyła lekcję. Więc akurat gołąbki. Jedna wróci, druga zacznie. Oj Boże, ale jestem jakaś, chodź, jakaś taka bez życia. Chcesz się pościgać? Nie bardzo, szczerze mówiąc. Władeczek sobie zlata gdzieś tam po podwórku z tatą. Ale ty masz energię, dziewczyno. Rozgrzewaj, będziesz pływać. No co? Różowa damo. Muszę poćwiczyć. Ćwiczysz. Ćwiczysz, cały czas ćwiczysz. Dobrze. Będziesz ćwiczyć pływanie, dobra? No dobra. No dobra. Chodź, wolę ćwiczaj na takie. I podmianka. Jedna już pływa, dobrze się bawi, szaleje. A ty jak się bawiłaś? Dobrze. To idziemy do domu, jakąś kawkę szybko pyknąć. I już w domu. Kawka. Proszę. A, to będzie tak. No. To czekaj ta. To będzie. Czekaj ta będzie. Tak będzie. Oj. Dobra. Twój. Kawa. Ojej, ale kichle. Czy to będzie nagrywać dźwięk? Bo nie zwróciłam uwagi, co tu się zadziało w telefonie. No dobrze. Do tego, nie? No, jesteś pewna, że on nagrywa? Nie. Dobra, to tu zrobię stop. Teraz nagrywa. Działa. No. No i co? Chciałeś coś powiedzieć? Ja? No. Czy nie bardzo? No to, że plany się mogą zmienić. No, zazwyczaj się zmienia coś, no. Które tam mamy godzinę? Mamy 15 minut na tą kawkę, nie? Ja miałem być w Jastrzębiej Górze już w sumie od dzisiaj, ale... Później miałem być od wczoraj, a chyba w ogóle nie będę jechał. Po świętach może? Co? Czy po świętach, tak? Może po świętach, no jak się tam uda później ustawić. No dobrze. Także tak, chociaż no w sumie już myślałem, że to będę miał załatwione, nie? Ja też. No dobrze, bo tu telefon się rozdzwania, no to, to co, pijemy kawkę i zaraz spadam po Klarę na basen. Dobra. Kochana, zaczytankę się bierzemy. Teraz mi opowiesz. Tak fajnie.
Zaraz mi wszystko powiesz. A ty matematyku dalej liczysz? I? Okej. O, tutaj już jestem. No tutaj, ciekawe. No to czytałam. No dobrze, niech ci będzie, okej. A ta? Nauczanie zakończone chyba na dzisiaj? U mnie na pewno. Kawka nie wypita, widzę. Nie weszła ci? Nie, ale za to sok mi wszedł. Sok, dobra. Tym bark w przysusze to powinno być karane. No, za to powinno się iść siedzieć. Ale niestety coś ostatnio w tej biedronie naszej z Horteksem jest ciężko. O, Matyśka, na dole w lodówce jest jeszcze sok ananasowy. Taki napoczęty. Przyniosłabyś mi? Dobra, ale ja widziałam, że tam był łyczek. Zobacz, no, może coś tam znajdziesz. Wiesz, który taki jest w plastikowej butelce. Ja sobie go umówiłam, ale spoko. Aha, no sorry. No dobrze. Ojej. Trzeba kończyć ten dzień. No. Się wyspać. Pewnie nie jest tak super późno, ale... Wyspać się wreszcie. Ale my się wreszcie byśmy się wyspali. Dzieci po basenie, znaczy dwoje po basenie to może też chętnie zasnął. A jedno po zadaniach matematycznych to może, może też padnie. No to co? Ojej, sorry, bo tak przeciągam jeszcze tu przy mikrofonie. A czy ja mogę panią prosić, żeby pani mi dolała do tego wody gazowanej? Ale do tego? Tak, do tego. Gazowanej wody, dobra? Dasz sobie radę? Tak. No, ona ma szeroki korek, powinny... Czekaj. No to dobrze. To panie co? Boże. Mówimy dobranoc? No, wstępnie. Wstępnie. Chyba tak. Kot poszedł na spacer? No raczej rano. Ja to go wpuszczałem. Ja to nie wiem. Nie widzę kogoś. Nie, on chyba jest na kanapie. Mhm. No dobrze, moi drodzy, to kończymy chyba na tym dzisiaj. O właśnie, tak oboje ziewamy. To znak, że... Przepraszam. 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 Trzeba się kłaść. No, może wcześniej się położymy, to się bardziej wyśpimy. No jest taka nadzieja. Może. Gdybyśmy się dzisiaj z Państwem już nie widzieli, to... To znaczy, że śpimy. Śpimy. I zobaczymy się z samego rana. Tak jest. No, zatem dobrej nocy życzymy Państwu. Bye!